Nagranie i produkcja studio plac. Cześć, tu Krzysiek Żyman. słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gściniem zielonego podcastu jest Małgosia Żmijska z kolektywu Mamy Projekt. Witaj. Witam. Przedsiębiorczyni, kreatorka wystaw edukacyjnych, ostatnio otworzyła Ekocentrum Punkt Zwrotny na warszawskiej Pradze Północ. Eee, wydaje mi się, że to będzie super inspirująca rozmowa dla osób, które zastanawiają się, co zrobić ze swoim życiem. Albo są młode i myślą sobie, co ja mogę robić wartościowego w życiu. Że nie chcę już pracować do korpo, nie chcę robić jak wiem, jakiegoś zwykłego biznesu, zwykłej przedsiębiorczości, tylko chcę robić coś z celem, a nie chcę robić startupu na przykład. E, a może dla osób już trochę starszych, które pracują w korpo. E, nie wszystkie korpo muszą być złe, to też żeby tak nie wybrzmiało, ale pracują w dużej firmie albo w średniej firmie, albo w małej firmie, ale im się ta praca do końca nie podoba, i myślą sobie, coś bym zmienił. E, I tak sobie spojrzą, posłuchają tego podcastu i pomyślą, to jest to, co chcę robić. Lubisz to, co robisz? Bardzo lubię to co robić. Nie wyobrażam sobie na ten moment robić czegokolwiek innego i z innymi ludźmi. Mm -hmm. e, a jak to się w ogóle zaczęło? No bo e, to ekocentrum, o którym będziemy zaraz rozmawiać, punkt zwrotny, naprawdę północ, to jest kolejny projekt. On działa dopiero od kilku tygodni. E, jest takim punktem edukacyjnym dla trochę już starszej młodzieży, ale wcześniej było ekoeksperymentarium dla trochę młodszych osób. To wystawa, która teraz krąży po Polsce. Była ostatnio w Łodzi, może jeszcze jest. Zależy, kiedy jest emisja tego odcinka. E, no i wydaje ci też e, na przykład wydawnictwa nie mapa edukacyjna. Nie? Też dla młodszych odbiorców, w których też się pojawiają wątki klimatyczne. No i prowadzicie dwa portale online, też dla młodszych i najmłodszych. To się zaczęło u Ciebie w życiu. To będzie jedna z tych tkliwych historii. No na to liczę, właśnie. Bo ten podcast <grym> się ostatnio. Ale ja nie pozwolę ci nic powiedzieć, nie? Bo ten podcast się był ostatnio zrobił tak polityczny i tak merytoryczny, ale tak, wiesz, klimatycznie do bólu, że tak się cieszę, że mogę z Tobą porozmawiać No ekstra. Wreszcie oddech dla wszystkich. <grym> Ale to już wiecie... będzie mega merytorycznie, to nie eee... to, że nie będzie. Tak, tak, to jest taka tkliwa historia. Uwaga, 10 lat temu, jak zostałam mamą mi urodził się mój pierwszy dziecko, syn, no to stwierdziłam, że to, co dotychczas robię, nie do końca styka się z tym, jak wiecie, wywraca się wasz świat do górnogami, nogami, a pracowałam wtedy jako dyrektor artystyczny Łódź Design Festival i... Przez... to jest fajna robota. Ta, znakomita, tylko przez trzy miesiące jakby blisko, blisk, bliskich fe realizacji festiwalu nie było mnie, inna jeździłam po świecie. Dużo energii generalnie to pochłaniało i było dosyć taką e, intensywną e, i czasopochłaniającą dziurą. <grym> e, I pomyślałam, że to już jest jakiś taki e, moment i pewnie sobie można powiedzieć, okej, okay, ja zostałam mamą, ale dla każdego z was to może być jakiś tam inny moment właśnie, w którym czujecie, że, że doszliście do takiego momentu, że czas sobie coś tam poweryfikować i właściwie mój partner e, powiedział, że on sobie nie wyobraża mojej konfiguracji cech inaczej niż jak to, że będę przedsiębiorcą właśnie, że założę własną firmę mm -hmm. i że te kompetencje, umiejętności, ten dar przekonywania innych do swojej wizji i ty, tego, że jak coś mnie naprawdę rusza, to idę i nie ma czegoś, co mnie powstrzyma. Nie ma, nie ma, nie ma dla tej lokomotywy jakby zatrzymania. <laughs> I że takie cechy powodują, że rzeczywiście jesteś w stanie samodzielnie działać i realizować swój projekt. I tak to się zaczęło, ta moja przygoda, że też stwierdziłam, że bycie rodzicem stawia cię trochę w, do gór nogami twój świat i postrzeganie tego świata. I wtedy właśnie mieszkałam w Łodzi i tak od takiej drobnej rzeczy zaczął się, od własnej potrzeby. Pomimo tego, że właśnie czułam, że trzeba coś zawodowo zmienić, to jak szukałam tego właśnie, jak to zmienić i co robić, to dostrzegłam, że będąc rodzicem zupełnie inaczej wchodzisz w miasto i pomyślałam sobie, wow, mieszkam w Łodzi, uwielbiam to miasto. To jest miasto o tak fantastycznej energii, o tak fantastycznej historii, takie wiecie, nie na gdzie się czujesz po prostu jak u siebie, jest mnóstwo tej cegły, ludzi, którzy chcą coś robić i nie też, nie przejmują się jakimiś wielkimi murami, które stoją za, za, za tym, żeby tego dokonać, że chcę jakoś opowiadać o tym swojemu dziecku i wiem, działam, że język też jest taki nasz łódzki, specjalny, że mamy regionalizmy, że chce się tym Wiedzieć, że jest jakaś kuchnia i szukałam czegoś, dzięki czemu mogę opowiedzieć mojemu dziecku o tej łodzi właśnie w taki sposób, jak ja ją czuję i nie znalazłam niczego takiego, więc stworzyłam pierwszą mnie mapę. Wydawnictwo, o którym opowiedziałam, tak jak chcę opowiadać swoim bliskim o swoim mieście, które po prostu bardzo lubię. I chyba to jest taka składowa tego sukcesu, że za każdym razem, kiedy podejmuję się jakiegoś projektu, on naprawdę wychodzi od mojej prawdziwej, takiej potrzeby wewnętrznej i w stu w niego wierzę. I całkowicie przekonuję do takiej wizji też innych. Jeżeli ktoś tylko słucha tego podcastu, to niech sobie też go odpali na YouTubie, żeby uwierzył do końca, albo zobaczył go na Spotify, tam też teraz można oglądać podcasty. To teraz fast forward, jest 2023 rok i otwieracie na Pradze Północ punkt zwrotny, takie ekocentrum, dostępne bezpłatnie dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Tak, ponadpodstawowych? Tak, to tak. jest sz szósta klasa w górę. A, no to jeszcze... 6-7 i poza liceum. Tak to, tak, to już tak naprawdę podstawowych mhm. i ponadpodstawowych, który skupia się na fast fashion i modzie, czy bardziej tych takich eko wątkach dookoła mody, która w większości jako nie jest. I jak w ogóle zaczynaliśmy ten projekt prawie dwa lata temu, to zaczęliśmy dostrzegać, mając już za sobą duże doświadczenie w projektowaniu narzędzi do edukacji, że jest taka grupa docelowa, dla której jest niewielka oferta w tych właśnie edukacyjnych, ekologicznych tematach. I że też przyjrzeliśmy dużo badań, w których wychodziło, że właśnie młodzież nie ma takiego poczucia albo chęci mocnego zaangażowania się w ten temat. Pomimo tego, że strajki klimatyczne pokażą nam się z młodymi, to też. Bardzo y, równocześnie w tym wszystkim czuliśmy, że dla nas młodzież jest ważna mhm. i że oczywiście to jest taki banał trochę, ale że jest nadzieją tego świata. <laughs> Mamy taką piosenkę, y, m, której sobie właśnie słuchamy, boomer, ok, boomer. <laughs> Bo to nasze pokolenie, i tam jest takie hasło, właśnie, bo młodzież to nadzieja tego świata. Bo jak słuchałyśmy z moją przyjaciółką Janną Stocińską tej piosenki w samochodzie, wtedy miałyśmy tak, aha, okej, okay, zróbmy coś właśnie dla tej grupy. Mhm. I też jasne było dla nas, że to jest trudna grupa odbiorców, bo klasy, do których chodzą, są liczne, bo oni sami borykają się z wieloma trudnościami. No i teraz sobie wyobraźcie, że macie te wszystkie zmienne i jesteście właśnie kolektywem, mamy projekt, i wyszło wam do głowy, że chcecie otworzyć fizycznie miejsce. Które będzie miejscem do ekscytującej edukacji ekologicznej. Iż mhm, jest e... dostępna bezpłatnie. Tak. I takiej i teraz no, zaczęliśmy ten proces właśnie dwa lata temu. Najpierw zaczęliśmy projektować samą usługę edukacyjną, czyli to jak będzie wyglądała e, obecnie nazwany już punkt zwrotny. E, przechodziliśmy przez różne konsultacje i też z młodzieżą, która nam wskazała ten temat fast fashion. Mhm. To od nich wyszedł pomysł na to, żeby w mówieniu o ekologii dotykać czegoś, co jest bardzo bliskie im. Co ich obchodzi, co jest wyrażaniem ich własnej tożsamości. I to właśnie te ciuchy wydały się praktycznie większości naszym rozmówcom czymś super uniwersalnym i ważnym. A nawet mam taki cytat, jak roz, robiliśmy wywiady z młodymi. Jeden powiedział, że przecież i tak wie, że umrze, bo jest koniec planety, ale przynajmniej Ziemi, ale przynajmniej zrobi to w modnych butach. I to były takie y, kilka właśnie bardzo fajnych insajdów, które zbieraliśmy mhm. i które pozwoliły nam dojść do tego rozwiązania, które teraz mamy. Mhm. Bo stwierdziliśmy, że jak chcemy, żeby ktokolwiek miał, o, nawet my sami, zmienić siebie o nawet jeden centymetr, jeden procent, to wymaga to naprawdę czegoś super ekscytującego, żeby nas zmotywować. Więc zaprojektowaliśmy takie centrum, które działa inspirując się pokojami zagadek. Okay. Czyli bazując na gamifikacji, wywołując konieczność współpracy, mm -hmm. bawiąc się, próbujemy właśnie pokazać takie aspekty właśnie tego fast fashion mody, które są jak kamyk uwierający w naszym bucie. Jak usłyszałem na początku, że to jest oparte o temat fast fashion, pomyślałem sobie, mm, I don't know, czy to jest ten kierunek, ale potem jak zacząłem się nad tym zastanawiać, do kogo to jest kierowane... I jak rzeczywiście, no, nie można uczyć do 20 roku życia re, e, segregacji odpadów. <głos》>. Można to zrobić w przedszkolu i wystarczy, nie? I przypomnieć w szkole podstawowej. A ten temat super aktualny tak naprawdę, no przecież moc tych sieciówek jest ogromna, ich moc marketingowa, o tym mówię. Mm. Przecież to jest, wiesz, te, te, te reklamy dostępne wszędzie, ciuchy do kupienia, nie wiem od ilu tak naprawdę, pewnie od czterech dych, od trzech dych możesz kupić jakieś ubrania już online. Kupujesz, zwracasz, albo kupujesz, nosisz krótko, to jest niskiej jakości, wyrzucasz. No problem tak naprawdę jest ogromny dla planety, nie? Już nie pamiętam, jaka to była dokładnie liczba, ale z tych setek milionów sztuk ubrań część w ogóle nie jest kupowana. Znaczy, te, te, z tych, które są wyprodukowane. Znaczy, to skala. Już nie pamiętam też, ile jest tych sezonów w ciągu roku w sieciówkach fast fashion, ale to nie jest tak, że masz cztery sezony, czy tam powiedzmy sześć, bez jeszcze tam przejściowe, tylko tych sezonów to tam masz dziesiątki w sieciówkach. Cały czas muszą wjeżdżać nowe wzory, cały czas potem da tam jakaś reszta już zjeżdża, wyjeżdża. Recycling odpadów ubraniowych, tekstylnych jest na minimalnym poziomie, jednego-dwóch procent. Są w ogóle koszmarne ilości, I, a, a z kolei patrząc na, na wpływ na środowisko i na klimat, który jest ogromny, to, to przemysł tekstylny fast fashion to jest czwarty co do wielkości emitent. To, to jest naprawdę ogromny problem, z którym. Wydaje mi się, że już tak to przyjęliśmy do wiadomości niektórzy przynajmniej i nic się nie dzieje. No i to jest... Te sieciowe istnieją, te wszystkie strony internetowe dziwaczne, ich do końca nie znam, ale wiem, że takie są, tak? tak? Tam możesz wiesz, są, bo masz te sieciówki, które widzisz na ulicach polskich miast, a potem są jeszcze te, które są dostępne tylko w internecie. I, i to tego jest po prostu ten internet z tym zalany. I faktycznie dla młodej osoby, jako taki element nie wiem, czy wyróżnienia się, czy, czy, czy jakiejś identyfikacji, ciuchy są ważne. No, to to, to, to hmm. prawda. Tutaj wiesz, skumulowałeś w tej kuli te wszystkie rzeczy, które my wchodząc w ten temat odkryliśmy. No i one wiesz, przytłaczają, nie? Hmm. Rzeczywiście jest to mm, ogrom I, i, I z punktu widzenia kogoś, kto merytorycznie tworzył to miejsce, no to wiesz, zanurzasz się w tym. I rzeczywiście tak głęboko i długo w tym jesteś i tak zaangażowany, że wywołuje to w tobie jakąś zmianę. Ale teraz pytanie, wiesz, jak z tymi trudnymi tematami, to naprawdę wszystko, co powiedzieć jest jakby esencją tego, co próbujemy, co próbowaliśmy zebrać w tym miejscu. tak? Tr truciciel, jeden z, z największych. Mm. Skala problemu. Wiesz, warunki pracy w Akurat tych krajach, nie Społeczne nie? I, Azja i środowiskowe. No, tak, koszmar. No. Du du dużo, dużo tego jest. No i teraz. Wiesz, wyobraź sobie, to było przytłaczające, nie? To było trudne. No i teraz mm. wyobraź sobie, że wiesz, że masz te 90 minut z człowiekiem, no i wiesz... Co, co, co chcesz uzyskać, nie? jak projektujesz taki, taką interakcję z nim, przy, przytłoczyć go, no nie? Du, du, duża sprawa. Mm -hmm. Czy to spowoduje zmianę, czy raczej jego po prostu jakieś psychiczne tutaj mm -hmm. e, e, u, 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 uciążliwości? Więc wiesz, z jednej strony staraliśmy się przekazać te wszystkie informacje, które się kryją za branżą modową, ale w taki sposób, żeby wiesz, żeby podchodzić do tego konstruktywnie. I dla mnie, e, mamy tam cztery pokoje, w których uczymy o różnych aspektach. I one są rzeczywiście zaskakujące, i to jest fajne, że jak ci młodzi ludzie wychodzą i są zaskoczeni tym, trochę też obciążeni, ale jednak bardziej zaskoczeni. Nas cieszy właśnie ten efekt, że tak gamifikacja i trochę tej zabawy pozwala jednak. Yy, odciąć to, co cię odcina od yy, potem bycia sprawczym w tym myśleniu o ekologii, nie? Bo to jest po prostu bardzo obciążające. Jak mm. jest coś dla ciebie ultranegatywnego, to uciekasz przed tym, nie? Nie chcesz z tym siedzieć i tutaj trzeba to przeskoczyć i podejść do tego pozytywnie. Mm. Wiesz, mamy taki pokój właśnie, w którym yy, pokazujemy te metody wpływu. I to jest jeden pokój właśnie o fast fashion. I dla mnie odkrywcze było niesamowicie, że codziennie parę dziesiąt tysięcy komunikatów dostajesz, które mówią kupuj. I te dzieciaki się urodziły w, te, w dobie, kiedy ten internet cię tak otacza. Ja, ja, ja nie wiesz, mm -hmm. lata 80. Mm -hmm. Witaj w klubie. Tak, mm -hmm. i um, no wiesz, one w tym siedzą, i na, nawet takie pokazanie im, słuchaj, że to w ogóle jest, to jest już coś nowego, nie? Że jak ty używasz swojego telefonu, to tam są reklamy kontekstowe, to tam są te, ci influencerzy, to o co tam chodzi, nie? Te współprace z wielkimi y, różnymi markami, mm -hmm. y, które powodują, że więcej kupujesz, to wszystko jest wokół ciebie, i nawet pokazanie ci, hej. Na tej bazie, że zobacz, ty decydujesz, czy ktoś za ciebie decyduje? Nie? Mm -hmm. Pokazanie mm -hmm. tego właśnie, że je, ileś tam procent ciuchów spada, spada ze sklepu, no to są. Y, tr trzeba umiejętnie tym posługiwać się I chyba to jest taka sztuka, wiecie, w projektowaniu rozwiązań edukacyjnych, żeby mm, kogoś stworzyć taką narrację, żeby go, ją w, go, go wciągnąć w to i, i włączyć jako partner. A nie mówić do niego z pozycji wysok wysokiego mhm. mędrca, który teraz powie ci, jak źle tutaj postępowałeś. Mhm. Boże, się otworzyć takie kolejne centrum poświęcone social mediom i ich negatywnemu wpływowi na, na, na psychikę młodszych osób? Boże, to jest tak potrzebne, tak mi się wydaje. Patrz, brakuje nam w Polsce i edukacji klimatycznej, i edukacji medialnej, i edukacji jak korzystać z internetu. No, tych obszarów do edukacji gdzieś tam niezagospodarowanych jest mnóstwo. Ale wiesz też, to, to oczywiście można dużo o, o oczywiście o tym mówić właśnie jaka edukacja mogłaby być dobra, ale to też co miłego bardzo oglądam w doświadczeniu tego jak pracują grupy u nas, to też dostrzegają to, że to jest bardzo jakościowa usługa, że my zapraszając tą grupę dedykujemy im prawie dwie godziny, kiedy oni są sami w tej przestrzeni razem z nami, towarzyszymy im w tym całym procesie dwóch trzech edukatorów mhm. mają czas na to, żeby właśnie przejść te pokoja, potem dyskutować I, ci, i nauczyciele, którzy im towarzyszą, którzy Często są rodzicami, też mówią, że, że odczuli dobro płynące z tego, że rzeczywiście z kimś jesteś i z nim rozmawiasz. I że jakby też ich to mhm. inspiruje samych, żeby gdzieś wrócić do tego, żeby być partnerami razem. I toczyć tą rozmowę i po prostu być ze sobą, ze sobą blisko, a nie właśnie w takich pozycjach, gdzieś wyższy niż nie, że mm -hmm. ja lepiej wiem, a ty się słabo zachowujesz i powiedzmy, jesteśmy mm -hmm. tu w jakiejś tam relacji. Mm -hmm, mm -hmm. No tak, ja też brakuje w polskiej szkole po prostu. A państwo jak wyglądają te pokoje, po których chodzą odwiedzający wystawę? To są cztery pomieszczenia, które są połączone ze sobą, w sensie, z jedno, wchodzisz z jednego do drugiego. Yy, jak przychodzisz do nas, jesteś grupą, która startuje w jednym konkretnym pokoju i masz 8 minut, żeby go rozwiązać. Jeżeli ci się udaje, to wewnętrznymi drzwiami przychodzisz do kolejnego i do kolejnego i do kolejnego, jeśli ci się nie udaje, to, jest już to po prostu edukator, nie, to edukator wchodzi i ci po prostu wspiera w tym momencie, o, żeby ci otworzyć dalej drzwi i przechodzisz sobie do kolejnego i do kolejnego. Celem mm -hmm. to nawet nie jest rozwiązanie, tylko też właśnie doświadczenie. Był. To jest inspirowane właśnie mm -hmm. takimi pokojami zagadek mm -hmm. i tą ideą. A to I... polskie tłumaczenie Escape Room to jest pokój zagadek. No my tak sobie myślę. Okay. Tak. Dobra. tak przyjmiemy. <gry> tak. No i e, cały proces trwa właśnie 4 razy 8 minut plus przejścia, więc 40 minut grasz. Mm -hmm. e, w tych pokojach jeden jest właśnie dedykowany fast fashion i tym metodą wpływu, pokazującym właśnie, czy oby na pewno kupiłeś tą rzecz, e, bo chciałeś tego, czy może tam coś się zadziało. E, mm -hmm. Pod tą wycieraczką coś leży, coś, co zdecydowało za Ciebie. E, w drugim pokoju uczymy się, o najczęściej występujących surowcach w branży tekstylnej i o ich grzechach głównych. Mm -hmm. <laughs> czyli to jest bawełna, wiskoza i poliester, czyli syntetyczne włókna i pokazujemy po prostu, jakie są ich największe minusy, ale też pokazujemy, co robić, żeby wybierać dobrze, czyli na przykład zwracać uwagę na um, atesty i certyfikaty. W trzecim pokoju pokazujemy, jakie są konsekwencje, on to jest taki mroczny, czarny, apokaliptyczny mm -hmm. pokój, jakie są konsekwencje właśnie dla ludzi i dla środowiska, jeśli ta produkcja odbywa się tak, jak jest teraz, czyli to, że emitujemy dwutlenek węgla i różne gazy, to, że właśnie ludzie są wykorzystywani do pracy, dzieci, zwierzęta są no, niestety czasami traktowane um, niezafajnie. A w ostatnim pokoju pokazujemy to, co teraz jest właściwie też dużą zmianą niedługo, opakowania zwrotne, czyli to, że odpady są tak naprawdę surowcem, i że to zamykanie obiegu tutaj jest bardzo istotne. 2025 rok będzie dodatkowa frakcja w odpadach, czyli będzie można. Ciuchy wyrzucić do specjalnego kontenera. Dokładnie. Dziękujemy Unii Europejskiej. Unię Europejską. E, jakie ja powiedziałem Unia Europejska. Dziękujemy jest Unii okay. Europejskiej. O tak, chciałem powiedzieć. E, no to super. E, I jakie są wrażenia uczniów, którzy e, przechodzą e, przez te wszystkie pokoje? I co się potem dzieje? Potem jest ta dyskusja. Tak, po pokojach jest dyskusja, no i to jest ciekawe właśnie bardzo obserwować ich reakcje, bo najczęściej są jednak zaskoczeni mhm. tym, że ten problem jest. Chociaż nam się to wydaje, tutaj już wymieniłeś te wszystkie tutaj grzeszki, tam mhm. w, 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 kr w krótkiej, na krótkiej liście. Ymm, I oni są zaskoczeni, przede wszystkim dotyka ich cierpienie ludzi i zwierząt. To są takie dwie rzeczy, które bardzo ich dziwią, mm -hmm. że to ubranie jest połączone, czyli w ogóle odkrywają to, że jest tu jakaś zależność. To mm -hmm. bardzo... nie jest fabryka, która robi meble, że, 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 że która robi ubrania. To tak, są... jest fabryka, że to zjeżdża wszystko z linii i to robią roboty, są... roty. Z... Oni na przykład muszą farbować mm -hmm. te ubranie. Ale to mi się wydaje po prostu tą wielką sprawą, nie? że odkrywają, mm -hmm. że jakby sami dochodzą i mówią, kurczę, zdziwiłem się, nie, nie, nie wiedziałem o tym. Tak. To, to mnie zaskoczyło, mm -hmm. że moje ciuchy mogą robić komuś krzywdę. Mm -hmm. Hej, nie wiedziałem, że mogę na to zwrócić uwagę. Mhm. Naprawdę tak się czyta metki i tak, tak tutaj różne rzeczy, które słyszymy, nie? że to jest takie wow, mhm. zaskoczenie. A potem mamy taki element, w którym pokazujemy im i pracujemy razem nad tym, jakie rzeczy ty, jako osoba, możesz zrobić, żeby właśnie ograniczać swój wpływ i też wymagać od innych ograniczenia tego wpływu. I to jest takie krótkie zadanie, w którym pokazujemy im tam przykładowych naście sposobów i sobie omawiamy, co jest dla nich trudne, a co łatwe. I to są proste rzeczy, na przykład naprawianie ciuchów, wymienianie się, kupowanie z drugiego obiegu, mhm. kupowanie, jak ty potrzebujesz, bardzo tylko i wyłącznie, a nie zgodnie z modą Dbanie o te ciuchy, mhm. sprawdzanie metek, i właśnie patrzenie na etyczność firmy, yy, pisanie w social mediach, jeśli coś dostrzegasz, i pytanie się po prostu firm, o co w tym chodzi, dlaczego mhm. to robią albo jak, więc to tutaj różne pokazujemy kroki, które możemy sami jako konsumenci podejmować. Super. E to może punkt zwrotny zostawmy na chwilę, a opowiedzmy o drugiej wystawie, takim waszym drugim projekcie edukacyjnym dla młodszych odbiorców. On się nazywa Eko-eksperymentarium, mm -hmm. które krąży po Polsce jako taka wystawa w różnych miejscach kraju i, i jak ona wygląda, bo jest dla, dla młodszych, czyli co, do szóstej klasy, do piątej klasy? No tak sobie myślę, że 5-12 to jest taki główny odbiorca tej wystawy. Ona była z styczeń, luty w Muzeum Pragi w tym roku. Mhm. Jest przeznaczona właśnie dla, dla grup zorganizowanych takich szkolnych, dzieci, dzieciaczkowych i przedszkolnych. I tam zrobiliśmy takie odwołanie do domu. Zbudowaliśmy po prostu dom, gdzie są cztery pomieszczenia takie, jak są w domu, czyli kuchnia, łazienka, salon i sypialnia. I w każdym pomieszczeniu opowiadamy im taką historię, jak dbać o siebie i jak dbać o zasoby. I oni się tam bawią, doświadczają właśnie różnych um, prostych eksperymentów, um, które pokazują im, jak oszczędzać. Na przykład w salonie to uwielbiają, odkrywamy, że są wampiry energetyczne, czyli takie sprzęty w trybie standby zostawione, które rzeczywiście pochłaniają i obalamy też mity związane z tymi wampirami, czyli pokazujemy, co rzeczywiście pochłania, co nie. Mogę wam podpowiedzieć, że na przykład jednym z wielkich wampirów jest router włączony i czym więcej podłączonych jest do niego urządzeń, tym więcej pochłania prądu, więc jak możecie, wyłączajcie routery. Powiem ci, jestem jedną z tych e, trzech osób w Polsce, która jak wyjeżdża na wakacje, wyłącza router do internetu. Prawo. Ale wydaje mi się, że naprawdę oprócz mnie są jeszcze tylko dwie osoby w kraju, które to robią. To Pewnie e... ty i twój mąż. No <grym> <grym> właśnie. Nie no, wiesz, po prostu to jest e, takie komuś, odkrywanie daje. Powiedz komuś, żeby następnym razem, jak wyjeżdża na tydzień. To jest, to jest, to jest, <grym> Wyśmieje śmiejecie. So, pa, pani jakaś nauczycielka, pamiętam jak przyszła i ona naprawdę miała poczucie, że jak wyłączy router, to się świat skończy. W sensie, że, już, że on, jak włączysz, mm. to nie będzie działa, i tak dalej, więc to jest fajne, żeby o tym gadać. Widzieć, że inni też mają jakby te same troski. Jezu, ktoś by w ciągu dnia włączył router, to żeby myślał, że mi się dzień skończył, no, że się świat skończył. Coś w tym stylu. Więc jakby fajnie było, że tutaj y, proste odpowiedzenie, nie, nie, jak się włączy z powrotem router, to on znowu będzie działać i mm -hmm. będzie wszystko ok. Mm -hmm. Nie odłączam się tego internetu. Nie, <laughs> że, nie że to ciągle zadziała, ale no właśnie tam odkrywamy takie mity, na przykład ta sławna ładowarka telefoniczna nie ma dużego znaczenia podłączona do prądu, więc spokojnie tutaj. Ale też ją wyjmuję, wiesz? Prędzej router wyłączcie i konsolę czy tam jakieś telewizory, bo nie namówię was do wyłączenia lodówki. <todgłosy> Ale co, jakby ramy wchodzi znowu, to takie wyłącza. Bo my też nie wyłączamy. Ale no właśnie jest kilka takich rzeczy. No, pokazujemy praktyczne sposoby na, na, na oszczędzanie wody. Tutaj największym, no, no właśnie, największą nie. możliwością, jaką możecie zrobić, jest oczywiście picie kranoweczki, jak macie ją sprawdzoną, bo wiecie, że możecie sprawdzić sobie zrobić mm -hmm. badanie i wiedzieć, tak, że jest no dobra. że mieszkacie w Rzeszowie, to wtedy. A jak nie, to so filtrujcie. <laughs> no i, nie, już nie ma dawno no i szybki prysznic, nie zamiast kąpieli. No, pokazujemy. A długi prysznic? No to już nie, nie? Okay. To jest już taki, ja tu mówimy tam na wystawie, że to jest żołnierski prysznic i robimy taki test, w ile jesteś w stanie się czasu umyć. Mm, każdy e, ma swoje grzechy. No. Każdy ma swoje grzechy. I to jest też, wiesz, no to jest też, też spoko, nie? Że różne rzeczy robimy i trudno jest nam rezygnować. Jak opowiadamy o jedzeniu, no to wiesz, grzechem jest na przykład wielkim kawa i, i w życiu nikomu nie powiem, żeby zrezygnował z kawy w ogóle, ale... Słuchaj, w tym podcaście nie możesz mówić, żeby rezygnować z kawy. Ale jedna filiżanka dziennie mniej. Taki mały krok. Wiesz, że prowadzę kawiarnię dwie? Kasujemy. To się wytnie w postprodukcji. Nie no, rytuję. Dobrze, Dobrze, dobrze. No kawa ma też swój ślad, węg ślad węglowy, i trzeba szukać palarni i kawiarni, które redukują ślad węglowy. no. To jest wyzwanie, które dotyczy nas wszystkich, wszystkich branż. To studio też, no jest, zasilane, to studio też jest zasilane zieloną energią, jest w centrum miasta, można tutaj jechać transportem publicznym, nie trzeba jechać samochodem. Trzeba zwracać uwagę na takie rzeczy, jak się później robi. No i właśnie to jest to jakby to droga do sukcesu, nie? Nie mm. pokazywać y, tych wyrzeczeń, właśnie to, że raz będziemy myśleć, o wszyscy grzeszymy, tylko coś, tylko pozytywnie koncentrować się na tych rozwiązaniach, które możemy robić, nie? Okej, okay, mm -hmm. wypijasz cztery fliżanki, może dwie się da. Mm -hmm. A może właśnie zwróć uwagę, czy można jakoś to ograniczyć lat, korzystając z, z producentów, którzy właśnie starają się na to zwracać uwagę i tak. ograniczają swoje e, dwutlenki. Tak, swoje dwutlenki emisje. Wszystkie. No. Więc to jest jakby... Pod, e, 10 lat już, wiecie, pracuję w tej branży i tak sobie myślę, e, że takie trzy prawdy e, projektowania narzędzi edukacyjnych, nie odwołując się już do tego, dlaczego moja praca jest super i gdzie... Mhm. Ale to widać, po prostu to słychać, wiesz? Do tego nie trzeba przekonywać. Nie? E, bo to jest, wiecie, ciężka praca też, nie? Żeby zdobyć na to kasę. E, wiesz, ja chciałem przejść za chwilę, no. Ale te trzy rzeczy? Te no to, trzy ym, pierwsza to jest taka, żeby właśnie traktować siebie partnersko, nie? I, I gadać nie z pozycji wyższej. Druga to jest taka, że kurczę, siedzisz długo w edukacji, to ci zaczyna, zaczynasz wchodzić w bańkę. No i cały czas trzeba się wytrącać z tej bańki. No kurczę, no po prostu myślisz sobie, się od tego. Setny raz mówić o segregacji. Ja codziennie patrzę prawie na tych ludzi, którzy na naszych wystawach segregują i oni ciągle robią wstępne babole, które można po które można prostu skorygować. Na przykład bio y, układają do reklamówek i te reklam Zbiorzucają, nie? A potem ten mikroplasticzek jest, No, to jest prosta rzecz, nie? Już mm -hmm. I już zmieniasz. Więc cały mm -hmm. czas można o tym mówić. Wychodźcie ze swojej bańki, bo wam się wydaje, że coś jest oczywiste, a nie jest oczywiste, i tak dalej. No, a trzecie to chyba myślę, że trzeba mieć nieustający optymizm i radość w tym wszystkim mm -hmm. i też tak mówić tymi ilustracjami dobrymi y poprzez zabawę i po prostu czerpać z tego radość, bo wtedy możesz przekazywać to dobro i radość innym. No to się się chyba tak, ty trzeba urodzić po prostu z takim wrodzonym optymizmem. Um, a, a powiedz mi jeszcze, a jak wy to robicie jako kolega? Jak ty to robisz, że te projekty się udają i są dostępne, te wystawy bez opłat dla odwiedzających? Jak się znajduje sponsorów na takie projekty? Jak się znajduje miejsca? Bo na przykład punkt zwrotny jest w dawnym, FSO. Jest, tak, w dawnym FSO, ale powiedzieć, że ten budynek to była brama FSO, czyli brama takie FSO. miejsce do przepustek. No, no mhm. właśnie. Jak się znajduje takie miejsca, jak się dogaduje to z deweloperem, który tam robi dużo większy projekt mhm. przy okazji. Ja trochę tak myślę, że to jest takie działanie na zasadzie przyciągania, że naprawdę jak ludzie widzą, że y, ty z pełnym zaangażowaniem to robisz mhm. i wiesz, co robisz, że masz to doświadczenie i że masz właśnie y, y, projektując y, każde rozwiązanie, podejmujemy taki y, ryzyko i odważnie patrzymy na, na ciągle w przyszłość, czyli to, co robimy zawsze jest turbo innowacyjne, Naprawdę chcemy robić edukację ekscytującą. Taką, gdzie cały czas wychodzimy z myślenia out of the box. Ciągle szukamy nowego sposobu na to. Ciągle jesteśmy blisko ludzi, z którymi projektujemy. I kiedy mm, mówisz o tym do, do biznesu, no bo biznes jest głównie naszym yy, yy, kasodawcą, to, to po prostu yy, yy, czujesz, że albo trafiłeś na ludzi, którzy myślą do ciebie podobnie i jesteście na tych samych falach i po prostu widzisz, że im też zależy i przekonuje ci się wzajemnie, że to jest ok, I z takim biznesem pracujemy i muszę wam powiedzieć, że naprawdę trafiamy na takich ludzi, którzy no, pracują w biznesie i chce im się i jak widzą, że mamy tutaj właśnie bardzo innowacyjne, odważne podejście i że za tym stoją, stoi publiczność, to naprawdę bardzo odważnie wchodzą w te projekty. I tutaj muszę powiedzieć, że naszym naprawdę ogromnym mecenasem jest firma Interzero, która weszła w punkt zwrotny i też Okam, który właśnie jest deweloperem. Zazwyczaj ciepło o nich nie myślimy. Mhm. Powiem wam, że przyszła do nich taka Małgosia, popatrzyła im głęboko w oczy i powiedziała zróbmy to, a oni po prostu zaryzykowali. Mm. No, nic wie Miałaś dobre portfolio, już miałaś co, co, co pokazać. Super. A jeszcze jedna rzecz mnie bardzo interesuje, bo te wystawy wasze są też dość interaktywne. No, one muszą być interaktywne, no bo dzisiejsza młodzież, tak zwana, po prostu już się urodziła z telefonami w rękach, praktycznie. Znaczy, od najmłodszych lat mogli mieć do nich dostęp, bo i rodzice im na to pozwalali. Pewnie lepiej jak najpóźniej zaczynać z tymi ekranami, ale wiadomo, jak to wygląda w rzeczywistości. Ten, siedź w restauracji z dzieckiem, to mu się daje telefon, żeby było ciszej, coś sobie tam oglądało. I w waszych wystawach też jest dużo tych rzeczy interaktywnych i to sami musicie robić, tak? To, jakby to, to nie jest tak, że jest jakiś gotowy template, który się kupuje, bo trzeba to wszystko projektować. Tak, to jest... Yy, to to jest, była fajna rzecz w ogóle, fajna, fajna część robienia tych, tak, tych ekspozycji. To jest, yy, to jest yy, oczywiście wynik pracy z wieloma osobami, ekspertami z różnych dziedzin, których dobieramy pieczołowicie do projektów i trafiamy na fantastycznych ludzi. Yy, I też takie wychodzenie poza też właśnie schemat myślenia, czyli szukamy zazwyczaj ekspertów z różnych dziedzin, które nie są oczywiste yy, i rozmawiamy z nimi, ale przede wszystkim Rozmawiamy z odbiorcami i to jest naprawdę ten insight od nich jest y, turboważny. No bo tak jak mówisz, oni, ja się nie urodziłam z telefonem. Ja, ja Miałem pierwszy komputer, jak miałam tam naście lat, a internet nie wiem ile tam, ale to, to już oni lepiej to wiedzą, wiedzą jak używać. Mm -hmm. Znaczy, jakim się teraz, jak tego używają, więc to jest tak, że to jest rzeczywiście fascynujący proces. Punkt zwrotny powstawał 18 miesięcy, sama ta koncepcja rodziła się tutaj, naprawdę wielokrotnie musieliśmy ją rozkładać na czynniki pierwszej i składać, żeby to było dobre dla grupy, która licznie przychodzi właśnie 30-osobowa, żeby zmieściła się w jakimś określonym czasie, kiedy mamy ich uważność i żeby ten temat był właśnie tak ograny, żeby dla nich był jednocześnie ekscytujący i w formie takiej gry zabawy, ale z drugiej strony też, żeby przekazywać te treści. I po prostu cała masa ludzi, architektów, ilustratorów, u, u, z ekspertów od UX-u, edukatorów, nauczycieli, z nami była w tym procesie i nam pomagała. Super. Co jednak, gdybyście kiedyś potrzebowali na zastępstwa jakiejś osoby, która tam popilnuje grupy, to dzwonij do mnie. Słuchaj, masz tak pan. To jesteś Nie wywiniesz się, No i na czym pracujecie dalej jako kolektyw? Jakie są dalsze plany? Jeżeli możesz coś zdradzić. A może ktoś na przykład będzie chciał do was dołączyć, poszła podcast i pomyśle, kurde, chciałbym z nią pracować, albo chciałbym być u niej starzystą, chciałbym się u niej czegoś nauczyć. Mamy teraz już duży zespół, muszę powiedzieć. To jest niesamowite, jak się nie? Byłyśmy we dwie z Janną Sydzińską na początku, za Janną Gusztą, właśnie potem w trzy już, jak robiliśmy pierwszą nie mapę, a teraz jest nas 16 i mamy kilka, można to powiedzieć tak, rynkowo marek, które ciągle tętnią sobie już własnym życiem i mają swoich projekt managerów. I tak po kolei przechodząc przez nie, no to mamy młodzi jako eksperymentarium portal edukacyjny dla młodzieży, gdzie są skrolowane lekcje. W tym momencie są cztery lekcje, czwarta o internecie, która dla mnie była też fascynującą przygodą, bo już merytorycznie w nim tak nie byłam osadzona i dopiero jakby przy testach zostałam włączona jako królik do, do zbadania. To było po prostu. Mega odkrywcze dowiedzieć się, jak powstał ten internet, jaki on ma teraz impact na środowisko, mm -hmm. jak moje aplikacje wpływają na środowisko i, i, i o tym trochę też detoksie cyfrowym. Sobie no, z tym tak, radzić. Tak, tak. Więc tutaj, w tym Młodzi jako eksperymentarium, mamy plany na kolejne trzy lekcje, czyli powstaną kolejne trzy lekcje online, już niedługo będzie premiera lekcji o cyrkularności. Kolejna będzie o języku polskim, kolejna będzie o języku angielskim i to są wszystko oczywiście rzeczy powiązane z edukacją klimatyczną. Drugie nasze dziecko to są właśnie nie mapy, czyli te wydawnicze sprawy. Wydajemy 6-7 rocznie i tak samo teraz będzie. W tym roku jeszcze wydamy dwie, które pokazują, gdzie chodzić w danym regionie do lasu. Jak się tam rozpoznawać i gdzie rodzinnie się wybierać do lasu. Poza tym mamy portal dla dzieci. Nazywa się dzieci.ekoeksperymentarium. To jest taki domek, właśnie też bardzo grywalny, bo po pół miliona zagrań rocznie tam jest. Mhm. Więc nauczyciele chętnie z niego korzystają, i się im sprawdza na lekcjach. No i tam będziemy teraz odpalać pokój szkoła, czyli dodamy taką nową, całą, całą lekcję, gdzie będziemy mówić o ekologii w szkole. Jeśli chodzi o punkt zwrotny, to marzy mi się teraz, żeby pojawiały się punkty zwrotne w kolejnych miastach. Mm -hmm. Już rozpoczęliśmy rozmowy z kolejnymi trzema miastami, żeby punkt zwrotny pojawiał się dalej. A sama wystawa jako eksperymentarium, właśnie obecnie jest w Łodzi prezentowana, do prawie końca listopada będzie tam. I potem będziemy planować jej trasę na kolejne cztery miasta w 2024 roku. Więc tutaj też ten projekt ciągle żyw i ciągle bardzo popularny, jedzie sobie dalej w świat. Super. Eee, dajesz radę z tym wszystkim. Dużo tych projektów. No ale wiesz, to jest też duży zespół. To są ludzie, na mm -hmm. których mogę bardzo polegać, którzy są bardzo też zaangażowani w tą pracę. I tutaj naprawdę w naszym kolektywie jest siła zespołu, która decyduje o, teraz o tym, że te projekty się rozwijają i podążają swoją drogą. Super, bardzo fajnie. No i wydawniczyni mojego podcastu, Kasia Pilarska też dołączyła do was ostatnio do zespołu, więc... Tak, tak, to jest... Super. Tak, to będzie... Te... Już jest szefowa punktu zwrotnego, więc jak odwiedzicie <laughs> punkt zwrotny na Jagiellońskiej 88, <laughs> Bardzo to... dobrze, buf, Ale trzeba się zapisać to wcześniej. To spotkacie się z Kasią. Ale trzeba się wcześniej zapisać. A powiedz jeszcze na koniec, je, można reklamować, to o to w tym chodzi, on jest od poniedziałku do piątku czynny dla szkół, a weekendy też, czy nie? No to jest, możecie też do nas pisać, bo jesteśmy ciekawi właśnie, co tutaj się ma wydarzyć się po południu i weekendy z tym miejscem, bo oczywiście my działamy ze szkołami tak jak powiedziałeś, w tych godzinach i dniach, kiedy są szkoły, czyli od 9 do 15. właściwie tam już wszystkie zapisy się rozeszły na ten rok, ale jeszcze mhm. jakieś tam reszteczki są, punktzwrotny.com bezpłatna jest taka wizyta, więc mhm. zachęcam was do wzięcia ostatnich miejscówek i terminów. Natomiast teraz właśnie rozpoczynamy proces budowania tego programu popołudniowego, weekendowego i też zastanawiam się, czy tej te, te, te przestrzeni nie udostępnić Rodzinom, czy tam w ogóle osobom chętnym, do tego, żeby sobie przechodziły te pokoje tak w grupach po prostu luźnych. Mhm. Więc spokojnie na naszych social mediach, na Instagramie i na Facebooku możecie pisać do nas z pomysłami. Będziemy tam chyba współpracować, jeśli dobrze już kojarzę, z kawiarenką naprawczą. Będziemy mieli tam kawiarenkę naprawczą. Będzie cykl szycia i naprawiania ciuchów i przerabiania. To myślę, że takie ciekawe, żeby ponosić sobie kompetencje Bardzo. tutaj. I yy, yy, pierwsze takie właśnie już zalążki tutaj są. Ale tak naprawdę liczymy na Was i zapraszamy Was, żebyście pisali do nas, yy, co Wam się tam marzy, i przychodzili ze swoimi pomysłami. Mogę, Rzmińska z kolektywu mamy projekt była Zielonego Podcastu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja nie żartowałem, ja naprawdę tam przyjdę na jakiś ten dyżur zrobić w za, weekend. Zapraszam. Z Kasią <laughs> się dogadasz. Tak, tak, już z Kasią to ogarniemy. Dzięki. Dzięki. Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast Ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman, do usłyszenia. Nagranie i produkcja Studio Plac.